Nasz bohater powraca do bezpiecznego i ciepłego wnętrza chaty. Całe szczęście nie spędził na tej śnieżycy aż tak dużo czasu i powinien za chwilę się ogrzać. Przychodzi on do szafki i segreguje żywność w taki sposób, aby zmagazynować tam puszki z pożywieniem i w pierwszej kolejności zjeść niedawno upieczone mięso, które zapewne zepsułoby się w pierwszej kolejności. Odkłada także do szafki zbędną odzież, narzędzia i materiały. No z tym, że zabiera na chwilę ze sobą skórę i wnętrzności, przechodząc do stołu rzemieślniczego. No i właśnie, ma on już na tyle dużo materiału, że mógłby sobie uszyć buty z jeleniej skóry. No i te zapewne byłyby bardzo, ale to bardzo ciepłe. No z tym, że niestety nie jest to taka prosta sprawa i wytworzenie ich zajmie mu teoretycznie wiele godzin. Pracuje nad tymi butami nieco dłużej, no jednak tak czy inaczej zajmie mu to jeszcze dość sporo czasu. No jednak zanim nasz bohater pójdzie spać, pozyskuje nieco więcej materiałów i reperuje swą zniszczoną odzież. Tak więc, aby się odciążyć, Adam po raz kolejny odkłada materiały w szafce i idzie na piętro, aby się przespać. No i kolejnego dnia, jak zwykle, budzi się z suchym gardłem, tak więc dzień zaczyna od sporego łyka wody. Zjada także nieco dziczyzny. No i cóż, tego dnia zamierza on zbadać tą tajemniczą rzekę, która wpływa do jeziora niedaleko od jego chaty. Tak więc zabiera on ze sobą na drogę nieco upieczonego mięsa. Przygotowuje karabin i wyrusza na zewnątrz. A poranek ten jest całkiem pogodny. No mamy tutaj tylko niewielkie opady śniegu, nie ma jednak wiatru i temperatura jest dość wysoka. No i teoretycznie mógłby on upolować tego jelenia, ale ma on w tej chwili dość sporo żywności i straciłby tylko w ten sposób cenny czas. Po drodze zbiera nieco więcej wodnych pałek. Zawsze to jakaś rozpałka i przekąska. I dociera w końcu do sporych skał, pomiędzy którymi do jeziora wpływa rzeka. No i ciekawe, dokąd ona go zaprowadzi. A w lesie nieopodal napotyka na zająca. No i cóż, posiada on w tej chwili drewno z odzysku, a także wnętrzności i mógłby przy ich pomocy zbudować sidła. No tak więc chyba kolejnego dnia powróci on w to miejsce, aby te sidła zastawić. No bo nie ma co chyba marnować amunicji, aby do tych niewielkich zwierzątek strzelać. Thank you.
a w tej chwili po obydwu stronach ma dość sporej wielkości skały. Po lewej słyszy niestety bardzo bliskie wycia wilków. A niech to, muszą się one znajdować doprawdy niedaleko. Adam po raz kolejny dociera na nieco bardziej otwarty teren. Dostrzega także w oddali zwłoki. No i proszę, po prawej stronie zauważa kamienny most. No i cóż, wiele wskazuje na to, że jest to ten sam most kolejowy, przy pomocy którego dotarł do elektrowni. A przy zwłokach znajduje zapałki. No świetnie, tak więc nie powinien mieć w najbliższym czasie żadnych problemów ze wznieceniem ognia. No i teraz przed Adamem dylemat. Czy udać się ponownie do elektrowni, która przecież kryje bardzo dużo użytecznych materiałów? Czy też może nie ryzykować? No bo cóż, poprzedniego razu został on tam zagryziony na śmierć przez wilka. Ale co to? Po drugiej stronie rzeki zauważa w oddali drapieżnika. Dlatego też wdrapuje się jak najszybciej na zbocze, tak aby zachować od niego maksymalny dystans. Po raz kolejny dociera na tory i po lewej stronie znajduje się stacja załadunku drewna. Ale co to? A niech to, z lewej wyskoczył kolejny wilk. Niestety Adam pudłuje i musi bronić się nożem. Nabył on już jednak nieco doświadczenia w walce wręcz i udało mu się ten atak odeprzeć. No jednak nie obyło się bez ran. Tak więc Adam błyskawicznie bandażuje krwawiącą ranę, po czym ją odkaża. Okej, niebezpieczeństwo zażegnane. Adam przeładowuje karabin. No i teraz pytanie, czy ryzykować, czy też powrócić do chaty. Adam decyduje się mimo wszystko elektrownię zbadać. Nie jest on niestety w najlepszej formie i kolejnej bezpośredniej walki z wilkiem mógłby już nie przetrwać. W śniegu zauważa krew, którą pozostawił uciekający wilk. Ale właśnie tutaj na prawo znajduje się kolejny drapieżnik i nasz bohater musi na niego uważać. Dostrzega także uciekającego, zranionego wilka. Świetnie, wilk uciekł i nie sprawi mu już chyba żadnych problemów. No jednak Adam musi uważać na tego drugiego. A w pobliżu elektrowni natrafia na zabitą sarnę. No jednak nie chce on tracić czasu, aby pozyskiwać z niej mięso, ponieważ po drugiej stronie torów cały czas grasuje wilk. No dlatego też jak najszybciej wchodzi do wnętrza elektrowni. A wnętrze to wygląda identycznie jak ostatnim razem. Po prawej znajduje kolejną latarnię, no której jednak ze sobą nie zabiera, aby się zbędnie nie obciążać. Znajduje tu parę jeansów i czapkę.
szafce znajduje zapałki i nieco nafty. No i świetnie, kolejne pudełko zapałek. A tutaj jest tunel, który prowadzi do generatorów. A właśnie tam ostatnio zaatakował go wilk. No dlatego też na razie się tam nie udaje i bada szafki. Ach, wyskoczył stamtąd kolejny wilk. Ach, no i ostatkiem sił udało mu się ten atak odeprzeć. Jest on jednak bardzo ciężko ranny, dlatego też błyskawicznie bandażuje rany. I je dezynfekuje. No i nasz spanikowany i półprzytomny bohater w desperacji wybiega z elektrowni. No tak więc nasz bohater przetrwał, ale ledwo co trzyma się na nogach. No i nie może tutaj odpoczywać, aby nabrać sił, ponieważ w okolicy także grasuje wilk. Udaje mu się pokonać most, ale przed Adamem cały czas bardzo daleka droga do chaty. Napotyka także na zabitego wilka, no i jest to prawdopodobnie to samo zwierzę, które go zaatakowało. No niestety nasz bohater jest bardzo osłabiony i jest w bardzo ciężkim stanie. I w takim stanie byłby bardzo łatwym łupem dla kolejnych wilków. Dlatego też decyduje się na krótki odpoczynek. Tak więc rozwija śpiwór na śniegu i odpoczywa przez jedną godzinę. No ale niestety niewiele mu to pomogło. No i cóż, nie ma on wyboru i aby przetrwać, musi powrócić do chaty. Udaje mu się dotrzeć do wykolejonych wagonów, no a te znajdują się już niedaleko jego schronienia. Okej, dociera już niemal na miejsce. Niestety natrafia tutaj na kolejnego wilka, a swoją chatę ma już w zasięgu wzroku. No, dlatego też Adam decyduje się bardzo powoli przekraść bokiem, cały czas trzymając na muszce drapieżnika. Okej, jest już naprawdę niedaleko, dlatego też decyduje się na desperacki bieg. I świetnie, udaje mu się dotrzeć do chaty. Adam zaspokaja swoje pragnienie i ostatnimi siłami wspina się na piętro i pada na łóżko.